dziś jesteśmy w kamionkach, w towarzystwie tutaj znajomych. No i po prostu rozgrzewamy się. Najniższa temperatura dotychczasowa moja, w jakiej biorę udział, no i dalej się rozgrzewam. Temperatura powietrza 0,3. Temperatura wody 1,3. 1,4. Dzisiaj temperatura powietrza jest najniższa, w jakiej się rozebrałem i się rozbiorę do końca. Ale ta temperatura powietrza jest porównywalna z temperaturą wody. Skoro wytrzymuję w temperaturze powietrza, równie dobrze wytrzymam w temperaturze wody. A powiedz mi, Jacek, bo ty trochę już tu jeździsz na tym morszowaniu. Jak my się rozgrzewamy, się poświęcamy, on po prostu wchodzi. Rewelacja, nie? Z przesady, no. To jest jak ja pierwszy raz dzisiaj. Pali nas kamerą. Dobre. Jak tam na słoneczku? Super, nie, bajka. Moja orba. Na ten pić z tej wody. Jacek, może iść po koledze, za mną za rękę. Nie boję się, kochana, jak jest to słońce. O, jest słoneczko. Nie wiem, że ja poczekam, aż słońce tutaj jest. No to przesuń się tutaj, a nie tu. No Janusz, z tej strony zdjęcia nie masz. No to co, brawo! 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 Bravissimo! Brawo! Bravissimo! Brawo! Bravissimo! Jacek! Czekaj, no bo Aniu, to tak nie są też łatwe rzeczy. Jestem operator kamery, a ona nie jest wodoszczelna. Ale przyjemnie. No, tu nie ma słońca, nie ma słońca. Ale wyszło specjalnie dla nas. No, nie, tu są łapęki, tu są kaczki. Nie, no. Nic nie ma, nie ma. Słońca, nie ma. Jak mój mąż to nie ma ładu. To tam ryb nie będę łapał, bo tu kaczki. I nawet słońce wyszło. Ty, ale te kaczki poszły, nie? Nie, panie, tu nie ma ryba. Ktoś pan, no ty nic nie chce. I z nami, Janusz, i z nami! Jeszcze bliżej na raz. No czekaj, to spróbuję go ułamać. Janusz, masz rekwizyt do zdjęcia. Medal odebrał! Ale 3 dni temu nie było nic lodu, co? A jak to było? To pierwszy raz. Byś się postarała, to by były. To potem prosty. Tak? No, nie, jak to drugie łamie, to? Nie, to tak. By się postarała, to i lody by były, nie? Tak? No, nie było? No? Nie, że to jak ktoś pierwszy raz chodzi, to potem tam w tej grupie stoi tam stawia. No, no. Nie, do, ja bym zapraszał, do ZTZ to na 16, nie Janusz? To będzie zła koniec. Idzie Katarzyna.
Wy tu macie z tym dziadkiem. Zobacz, co się stało. Łamą się. Taki twardy rodziec. Jak wrażenie? Przegrana jak ubolka trampki. Moje wrażenia po pierwszym zanurzeniu się w tak niskiej temperaturze, po prostu jest zimno jak diabli, przy wejściu też było zimno jak diabli, ale udało mi się przetrwać ten proces zimna, udało się ilość sekund wytrwać w niskiej temperaturze w wodzie, więc jak na pierwszy raz uważam, że jest super, z zimna troszkę mi się język plącze, teraz muszę się rozgrzać, proszę zobaczyć na moje ciało. To co jest okryte ręcznikiem, czyli mniej więcej stąd w górę, ciało jest jasne, poniżej tam gdzie byłem zanurzony w wodzie, ciało jest lekko zarumienione, zaczerwienione, tak jakbym się opalał, czyli efekt jest mniej więcej tak jak po opalaniu się na słońcu. Tutaj wszystko po prostu jest tak, jakby szkło było takie popękane, no i to trzeba po prostu w tej chwili w drugą stronę rozgrzać. Było oziębienie, teraz będzie rozgrzać. Nie ruszaj. Niesamowite. Dziękujemy. Za uwagę. No i jak chłopaki? Ciepło? Wyjście z wody? Super. No ja się z tą ubrany, mogę się śmiać z tym wesoło. Proszę zobaczyć na moje tutaj dłonie po wyjściu z wody. Wszystkie palce tutaj i tutaj są zaczerwienione, pomimo że byłem w rękawiczkach. Ja pamiętam w dzieciństwie, miałem często odmrożone palce, więc być może jest to pamiątka z dzieciństwa, a może nie jest to pamiątka z dzieciństwa. Zobaczymy przy następnych morsowaniach, jak się palce będą zachowywały. Na razie tutaj jest jeszcze dużo do dopracowania. Całe ciało jest ciepłe, to założę na rękawiczki, będziemy rozgrzewali palce. To musi wszystko dojść do siebie. W tej chwili już jestem ubrany, tak jak poprzednio, ciepło zaczyna już buchać od środka, czyli krótko mówiąc jest dobrze, język już coraz mniej się plącze, więc organizm zaczyna dochodzić do siebie po wyziębieniu, czyli najpierw było wyziębienie, teraz z powrotem wracamy do normalnej temperatury. Po dzisiejszym morsowaniu mogę podzielić się taką krótką tajemnicą sukcesu w morsowaniu, że muszą być takie trzy elementy. Pierwszy element to musi być osobie chcącej morsować ciepło przed zanurzeniem się. Czyli trzeba stworzyć warunki do tego, żeby było ciepło. Następnie jest okres taki, że wchodzimy do wody. Jest wyziębienie organizmu. Najpierw wyziębienie jest na powietrzu, potem wyziębienie w wodzie. To wyziębienie trwa ileś tam czasu i potem następuje proces w drugą stronę. Z wyziębienia organizmu wracamy do normalnej temperatury, czyli tajemnica sukcesu. Musi być ciepło przed morsowaniem i bardzo szybko po wyjściu z wody musi być również ciepło. W tej chwili mi jest ciepło, jestem ubrany, jest bardzo dobrze. Jak samo poczucie po morsowaniu dzisiaj? Super, super. Wosko. Super. No, wosko. Adrenalina. Wosko. Akumulator naładowany. Najważniejsze, dobrze się robi. Tak rzeźko człowiek się czuje, tak lekko. To smoleńskie. No rzeczywiście, lekko, tak, leciutko. I od środka grzeje, tak? Tylko lekko.
powoli ciało dochodzi do siebie. Tutaj panie po morsowaniu piją ciepłą herbatę. Co możecie powiedzieć? Z imbirem, z cytryną. Herbata z imbirem. I ja mam z sokiem aroniowym na przykład dzisiaj. I czasami miód jest też. Pomaga to? Zawsze to stosujecie? Tak, zawsze. Pomaga, właściwie nie wiem, czy to taki odruch, znaczy i w ręce i... Jestem z ciebie bardzo dumny, gratuluję. Dla mnie już w sumie od dawien dawna, ale już nikt ci nie powie, czy jesteś morcem, czy nie jesteś morcem, czy morcujesz, czy nie morcujesz. Witaj wśród morców, gratuluję!